nieprzyjemnej pogody, a tutaj taka piękna niespodzianka i ciepłe klimaty, gorące nawet chyba klimaty samego serca Afryki. Ksiądz Jacek Dziadosz, gość nasz tutaj specjalny, którego mamy zaszczyt i honor gościć, opowie Państwu o niezwykłym kraju Boliwii. Miło mi Państwa wszystkich powitać. Bardzo się cieszę, że przyszliście mimo tak późnej i takiej jesiennej pory. Życzę wielu wrażeń i oddaję głos naszemu gościowi. Jestem księdzem, naprawdę. Może tego kompletnie nie widać w tej chwili, ale jestem księdzem, a na dowód tego dzisiaj mam nawet świadków moich uczniów. Ja teraz gadam tak troszeczkę właśnie jak Europejczyk gadam, ale tam ludzie nie zdają sobie sprawy ze swojej biedy. Oni są szczęśliwi tym, co mają. Oni są naprawdę, słuchajcie, najszczęśliwsi na świecie. Jeden z moich obrazów, kiedy, przepraszam, moją ekipę prześwietlą, ale kiedy zostawimy na chwilę, muszę to powiedzieć, sorki. Ale kiedy na chwilę na przykład zostawimy siebie w spokoju, to każdy z nas wyciąga telefony komórkowe i zaczyna się facebookczenie. Kiedy tam zostawiłem na chwilę moje dzieciaki, wiecie, z myślą, Boże kochany, co będą teraz robić, dom rozniosą, okazało się, że najstarsze zaczęły organizować zabawy zespołowe, grupowe dla moich dzieciaków, dla młodszych dzieciaków. Że nagle zrozumiałem, że nawet jeśli otworzyłem szkołę, ja tam miałem taką szkółkę niedzielną, zrobiłem, mając 20 pokoi, po prostu możesz sobie założyć szkołę. Ja od szkoły zawsze uciekałem, szkoła jest dla mnie takim trudnym doświadczeniem. Na lewo skręcało się do kakaciaka. Tam jeszcze w latach 90., kiedy były wojny plemienne, wygrani zjadali serca swoich przeciwników, swoich wrogów, żeby zdobyć ich moc. A to już skręcę na prawo do Lagunillas. Do takiej wioseczki, gdzie był piękny kościółek, którego historię za chwilę wam opowiem. Tej laguny, tego jeziorka normalnie nie było. No, pojawiało się tylko w porze deszczowej. Normalnie to było nic. Tam chodziły sobie lamy. A to ja. Był dowód życia dla mojej mamy. Mama, ja żyję. Miałem fajniejszą hodowlę eksperymentalną. A to Lagunillas. Jedna z typowych wiosek. Te zdjęcia pokazują fragment, jeden z momentów budowy, jakby odbudowy starego kościoła. To było tak, że któregoś dnia przyjechali przedstawiciele tej wioski i powiedzieli: Padre, chcielibyśmy odnowić nasz kościół. Jako, że wiedziałem, że to długi proces, powiedziałem: spoko, pogadamy o tym za rok. Oni do mnie: ale wiesz, bo my już zburzyliśmy stary kościół z XVII wieku. Słuchajcie, ja mnie zamurowałem. Mówię: Boże, więzienie mnie czeka. Wszystko mnie czeka. Deportacja z Boliwii. Wszystko, wiecie, zabytek. 300 lat, oni po prostu by zburzyli. No tak. Więc czym prędzej pojechałem do nich, okazało się, że to byli świetni ludzie. Bo oni zburzyli ten kościół. O, to było w ogóle aktyw, jak to się nazywa? Inżynierowie. To jest najlepsze wino świata z Tarija, Aranjuez. A to jest wnętrze kościoła w Ciarpacie, tego głównego kościoła. Antonia Zenobia okaza figurkę Matki Bożej z Góry Karmel tuż przed wyprowadzeniem jej 16 lipca w oficjalnej procesji przez miasto. Gdzieś tam w tle widać takie właśnie wielu świętych. I to, co jest takie niezwykle, że każdy święty jest w jakiś sposób omadlany, jest odwiedzany przez ludzi. Każdy święty musi być ubrany, nie może być goły, nie może być nagi. To jest wyraz ich pobożności. Te, wiecie, trony, te jakieś welony, ubrania, ciuszki, to musi być. Kiedy przychodzi święto, jakieś ważne wydarzenie, ubiera się w ciuszki i się wyprowadza. Jako że Matka Boża z Góry Karmel jest patronką Wojska Boliwijskiego, akurat wtedy oni przyszli, by honorowo ją wyprowadzić na spacer, na procesję.
są tak zwane almas antiguas. Almas antiguas to jest całkiem fajne wydarzenie. W każdym kościele znajdują się taki kącik z czaszkami. Na początku, jak zawsze, wszystko to, co na początku mnie przerażało, zastanawiało, a później okazało się, że to są tak zwane dusze opiekujące się wioską. Bardzo podziękujmy księdzu, bo chyba najdłuższe kazanie, opowieść, wszystko na raz mieliśmy. Serdecznie dziękujemy księdzu. Życzymy tutaj sukcesów w pracy z młodzieżą. Jeżeli to jest taka myśl, marzenie na nowy rok, po powrotu do swojej partii, jeżeli ksiądz tak chce, a na święta Bożego Narodzenia zbliżające się na dużo radości i wdzięczności od parafii, wśród których ksiądz pracuje. Ale też duchowo czuję się bardzo mocno Brazylijczykiem. Jest to ważne dla mnie miejsce na ziemi, Boliwia. I ci ludzie wspaniali, którzy mnie przyjęli jak swojego, kiedy byłem sam. Dziękuję wam za obecność, za to, że chcieliście wysłuchać tych kilku wspomnień. Dziękuję też wam za to, że jesteście dzisiaj tak przyjemni i tak mi pomagacie, towarzyszycie gdzieś tam, z daleka czasem kiwniecie, powiecie cześć Boże, uśmiechniecie się. Za to wszystko też wam dziękuję, za tu i teraz, za kilka fajnych dzieł. Dzięki wielkie.